Jak było? Świetnie. Była cała ekipa, przegadaliśmy pół wieczora. I wyrwałem laskę. Jakaś fajna? No. Blondynka. 28 lat. Prawniczka. Wkręcasz mnie. Jutro idziemy do kina. Do kina. Znowu wolny wieczór. Co miałem zapytać? Aha, Wojtek śpi? Jutro będzie. Posprzątałbyś w końcu ten burdel. Bo się ktoś zabije na tych twoich skarpetach. Cześć Michał. Co tam? No dobrze. Jak impreza udana? Oj tak. Żebyś wiedział. A twoja? Poznałem fajną dziewczynę. O. Zajebiście. Teraz przepraszam, muszę... Mam pilną randkę. Ty, słyszałem ostatnio kawał taki jeden zajebisty. Blondynkę się zatrudniła w firmie informatycznej, nie? Sami matematycy, wyjebane mózgi. No i... Szef ją prosi. Pani Zosiu, może pani posprzątać windę? Ona się pyta, a na każdym piętrze? Tego faceta przy barze? No. Przychodzi tu codziennie. Siada sam przy barze, zamawia piwo, wypija, wypala papierosa i wychodzi. Codziennie to samo. Ktoś do niego kiedyś zagadł? No jeszcze nie. No wiesz, nawet przystojny. No ale przyznasz chyba, że coś nie musi być nie tak, jeżeli chodzi sam do baru. Aj, spokój, wydaje się milutki. Cześć. Cześć. Co taki przystojny mężczyzna robi sam w pubie? Czekam na ciebie. Aha. No przecież przyszłaś. Słodziutki, wiesz co robić? Długo kazałaś na siebie czekać. No wiesz,
Na świecie wielu jest takich jak ty. Ale taka jak ty jest tylko jedna. Osiem złotych. Co? 8 złotych. Aha. Reszty nie trzeba? Trzeba. Znowu sam? Sam. Kompla bym wziął, ale on ciągle gdzieś imprezuje. To co, z kumplem nie można poimprezować? Słuchaj, a ty nie masz innych klientów? No tak się składa, że jesteś ostatnim klientem. Przepraszam, ale zamykamy lokal. Sam się zebierz. Znowu balują. Czasami to im nawet zazdroszczę. Każdy chciałby mieć takie życie towarzyskie.